Dzień dobry Państwu. Ja po pierwsze chciałem bardzo gorąco podziękować za zaproszenie, pogratulować Pani Radnej, że z taką sympatyczną determinacją już od dłuższego czasu zajmuje się tą tematyką, a ta determinacja jest naprawdę potrzebna, bo pamiętam, że kiedy ponad 2 lata temu ogłaszaliśmy pierwszy raport związany z problematyką postępowań administracyjnych związanych z budową stacji bazowych telefonii komórkowej, to wtedy ten głos w wielu instytucjach, bo oczywiście już wcześniej byli aktywni, były aktywne różne osoby w sensie społecznego zaangażowania, jak pani radna, ale ten głos Najwyższej Izby Kontroli ponad 2 lata temu w kontekście głosów instytucjonalnych pewno był jednym tak donośnym, pokazujący, jak dotychczasowy proces związany czy z budową, czy z rozbudową, bo za chwilę o tym powiem, istniejących stacji telefonii komórkowej, no delikatnie mówiąc, jak nad tym procesem różne instytucje publiczne nie panowały, bo albo przepisy były ułomne, albo nie miały takich możliwości organizacyjnych i finansowych, dlatego z taką uwagą słuchałem i pewno wiele wojewódzkich, wiele wiosiów zazdrości tutaj Krakowowi i tej determinacji, która była przy uchwalaniu budżetu, że Państwo znaleźliście dodatkowe środki z budżetu miasta na to, żeby w odpowiedni sprzęt i aparaturę tą instytucję, która za to odpowiada, tutaj w Krakowie w odpowiedni sposób wyposażyć. Wypada tylko życzyć, żeby albo na poziomie ustawowym budżet centralny dofinansował takie zakupy w innych wojewódzkich inspekcjach, albo żeby miały te województwa taką szansę, żeby tam się wykazały równie dużą determinacją lokalne samorządy. Od momentu, kiedy ogłaszaliśmy ten raport, ja bardzo krótko przypomnę jego ustalenia, żeby pokazać, co wtedy stwierdziliśmy, a przypominam to także dlatego, że niestety, i to jest ta smutniejsza część mojego wystąpienia, że za chwilę się Państwo przekonacie, że 2 lata temu, kiedy ogłaszaliśmy ten raport i te wnioski, to niestety zdecydowana większość z nich, tych najistotniejszych, dalej jest aktualna. Ja oczywiście też powiem, co się przez te 2 lata zmieniło, ale niestety nie zmieniłoby się tyle, żebyście Państwo byli zwolnieni z obowiązku, żeby za rok czy 2 lata po raz kolejny się spotkać i jako forum podsumować, co się udało w tym czasie zrobić, żeby ten poziom bezpieczeństwa dla obywateli w związku z rozwojem tych systemów opartych o telefonię komórkową, żeby był większy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 2015 roku, czyli kontrolę postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych. I najistotniejsze wypadkowe ustalenia tej kontroli pozwoliły na sformułowanie konkluzji, że istniejące wówczas niejasne przepisy sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości, a w ocenie NIK-u obowiązujące regulacje prawne nie gwarantowały także należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadku wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału. Jakie wtedy 2 lata temu były najważniejsze problemy i nieprawidłowości w działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej? Po pierwsze, stwierdziliśmy, że niedookreślone przepisy prawa budowlanego sprawiały, że skontrolowane urzędy faktycznie nie badały oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na sąsiednie nieruchomości w przypadku znacznego, a tylko w naszej kontroli ujawniliśmy przypadki, na przykład nawet o ponad 800% zwiększania mocy zainstalowanych anten, ani też w przypadkach zwiększania ich liczby. Oddziaływanie anten na sąsiedztwo analizowano jedynie dla nowo powstających stacji telefonii komórkowej. Niejasne przepisy w tym zakresie sprawiały, że nie było często podstaw do weryfikowania, czy stacje komórkowe o zwiększając swoją moc, czy nie wpływa to w niedopuszczalny sposób na sąsiednie tereny, w tym także na możliwość ich przyszłego zagospodarowania. Dlaczego tak mocno kładę akcent na sytuację związaną ze zwiększaniem mocy anten? Przecież zwiększanie mocy anten powoduje zwiększanie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie.
Wpływa to na ograniczenie praw do tych nieruchomości w związku ze znacznym wzrostem promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, a w sposób szczególny wpływa oczywiście na, może wpływać na zdrowie tych, którzy w tym sąsiedztwie tego typu masztów się znajdują. Administracja architektoniczno-budowlana nie badała oddziaływania promieniowania stacji bazowych telefonii komórkowych na sąsiednie nieruchomości, także w sytuacjach, gdy wysokość urządzenia nie przekraczała 3 metrów. Mówię o tym elemencie, bo sprawa tych wysokości masztów jest jedną z absolutnie kluczowych. W świetle istniejących przepisów prawa budowlanego zarówno część inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego traktowała stacje do takiej wysokości po prostu jako urządzenia, a te nie wymagają pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. Główne problemy, jakie i nieprawidłowości, jakie ujawniliśmy w obszarze ochrony środowiska wraz ze zgłoszeniami środowiskowymi instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne operatorzy telefonii komórkowej przedkładali urzędom, także wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych, na które powoływali się w dokumentach. Ale nie wszystkie przedstawione pomiary zawierały komplet istotnych danych. W toku naszej kontroli ujawniliśmy niekompletne dokumenty zgłaszane w związku z pomysłem, zamiarem postawienia takiej stacji bazowej i niestety mimo braku w dokumentach, czyli de facto wniosku, który nie powinien być rozpatrywany, te wnioski były rozpatrywane, więcej uzyskiwały przez odpowiednie organy i instytucje stosowne zezwolenia, tak żeby inwestor taką inwestycję mógł przeprowadzić. Mamy w związku z tym, że to jest problem i bezpośrednio wpływa na życie mieszkańców, Izba zwróciła uwagę na potrzebę wnikliwego sprawdzenia, czy firmy certyfikowane w Polskim Centrum Akredytacji wykonują pomiary zgodnie z metodami określonymi przez ministra środowiska, w tym w budynkach w sąsiedztwie stacji bazowych oraz w miejscach dostępnych dla ludności, w których wcześniej stwierdzono natężenie promieniowania bliskie dopuszczalnego limitu. NIK zauważa przy tym, że brakowało jednoznacznych przepisów prawa regulujących formę i układ prezentowania przez operatorów wyników pomiarów pól elektromagnetycznych. Stanowiły zaś one jedyne dokumenty umożliwiające organom ochrony środowiska ocenę dotrzymania limitów promieniowania, a tym samym określenia realnego narażenia ludności na to promieniowanie. Skontrolowane urzędy nie były zobowiązane i nie przeprowadzały ocen oddziaływania stacji telefonii komórkowej na środowisko. Brak konieczności prowadzenia takich badań był efektem znacznego uproszczenia w 2007 roku systemu kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej. Co więcej, te uproszczone analizy przeprowadzane były także zgodnie z przepisami jedynie przy budowie stacji w oparciu o dokumenty przedłożone przez inwestora, nie były natomiast ponawiane w późniejszym okresie już podczas działania stacji telefonii komórkowej, nawet w przypadkach wielokrotnego i znacznego zwiększania ich mocy przez operatorów. Uzmysłówmy sobie, z jaką do czynienia mieliśmy sytuację. Operator składał dokumenty mówiące o określonej wielkości anten, sile ich emisji. Pomijam już fakt, o czym mówiłem, że w toku naszej kontroli ujawniliśmy, że duża część tych wniosków była niekompletna, czyli w praktyce nie powinna podlegać pozytywnej weryfikacji ze strony właściwych urzędów, a podlegała tej pozytywnej weryfikacji i wydawanej decyzji. To później w oparciu nawet o te niekompletne wnioski, pierwotnie uzyskiwane pozwolenie, inwestor zwiększał siłę emisyjną tych masztów, czego już nikt nie kontrolował. Dlatego ja z taką uwagą zwracałem uwagę na prezentację, która była bezpośrednio przede mną, bo praktyka działania przekonuje mnie do jednego. Absolutnie niestety instytucje za to odpowiedzialne muszą mieć narzędzia do rzeczywistej weryfikacji, jak te maszty później nie pracują. Bez takiej rzeczywistej weryfikacji my będziemy pozbawieni najważniejszej rzeczy, czyli wiedzy o rzeczywistej emisji ze strony tych stacji bazowych. Przedstawiłem Państwu te wnioski sprzed 2 lat, bo sami się mogliście przekonać, że wiele z nich jest dalej niezrealizowanych. Część tych, które nawet udało się zrealizować, w praktyce nie jest stosowana. Dlatego nie mam żadnej wątpliwości, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia, bo tak jak tutaj padło przed chwilą na sali, dalej będziemy mieli do czynienia z rozrostem tej dziedziny. Ten sposób przekazywania różnych informacji dla obywateli jest tym, czego oni oczekują, ale ten rozwój cywilizacyjny musi iść w
parze z pamięcią o zdrowotności obywateli. Dlatego bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania. Moi współpracownicy z uwagą mieli możliwość słuchania Państwa od początku, słuchali także tych przykładów z Francji, czyli kraju, który dzisiaj możemy powiedzieć, że ma w sposób szczególny rozwinięte badania i jest zaangażowany w ochronę ludności przed zanieczyszczeniami polami elektromagnetycznymi. Zgadzam się też z tym wnioskiem, że obowiązkiem władzy publicznej jest stanowienie takiego prawa, które jest czytelne i powoduje ochronę ludności przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym. I dzisiaj już nie mamy żadnej wątpliwości. Nikt racjonalny już nie próbuje polemizować z ekspertami, że promieniowanie elektromagnetyczne nadmierne jest oczywiście szkodliwe z punktu widzenia tych, których ono nie dotyczy, w sposób szczególny oczywiście z punktu widzenia takich osób jak dzieci, kobiety w ciąży, ale także z punktu widzenia nas wszystkich. Podsumowując, życzę Państwu i sobie, żeby nie tylko przepisy prawa w Polsce były jak najszybciej sformułowane w taki sposób, żebyśmy mieli absolutne przekonanie, że ustawodawca w Polsce dba nie tylko o rozwój stacji bazowych telefonii komórkowej i całej tej dziedziny, ale dba w sposób szczególny o zdrowie i życie obywateli. Życzę także Państwu, żeby dobre przepisy później były stosowane w praktyce i żeby się przyjęły, a żeby instytucje, które za to odpowiadają, miały budżety adekwatne do skali wyzwań, przed którymi stoją w tej dziedzinie i żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że udało się w Polsce w tym zakresie doprowadzić do zrównoważonego rozwoju, czyli do połączenia tych wartości związanych z rozwojem cywilizacyjnym, bo nikt z nas nie walczy z możliwością przesyłania danych także w tym systemie bezprzewodowym. Po prostu wszyscy na tej sali chcemy, żeby ten rozwój był w parze ze zdrowotnością Polaków, czego Państwu i sobie życzę i zadeklaruję, że Najwyższa Izba Kontroli zrobi wszystko, żeby być dalej takim rzeczowym partnerem i dostarczać Państwu wiedzy, jak te dziedziny w praktyce się w Polsce rozwijają. Ja już